Cześć, z tej strony Fomeber. Witam was w drugim odcinku z serii Od czasu do czasu na serwerze. I dzisiaj znajdujemy się na moim serwerze, tak jak zresztą moglibyście się domyśleć po tytule filmu. I tak, generalnie na tym serwerze, tak jak jest w tytule, ale gdyby ktoś nie znał angielskiego zbyt dobrze, i gram na tym serwerze z moimi kolegami z klasy, więc nikt z was wejść na ten serwer nie będzie mógł. No i tak. Serwer jest na razie na 15 osób. Póki co jestem sam, nikogo nie ma. Jeszcze nikt się chyba nie skapnął, że jest włączony. Oczywiście serwer jest stawiany na Hamachi, więc musielibyście znać hasło do Hamachi, żeby wejść do mnie na serwer. Poza tym jest i tak whitelista, więc też byłoby raczej ciężko. I tak, my sobie tutaj generalnie pobudowaliśmy działki. Kuboidy niby mógłbym nakładać, ale ja tego nie robię, nie bawię się w to, bo nie wiem potem w razie czego jak usunąć taki kuboid. Nie bawiłem się w to jeszcze. Nie jestem do końca ogarnięty w tych pluginach wszystkich. Wiem tylko, że znaczy wiem, zakładałem tylko na spawn kuboid. O, jest. Applicate region spawn. Applicable. Dobra. Wróćmy sobie na mój dom, bo to jest moja działka. Ostatnio na przykład kolega tutaj powiększał sobie działkę. Miał równo ze mną, a powiększył sobie, bo chciał taki basenik zrobić z tyłu, więc w tym momencie albo musiałbym mu dokładać tego kuboida, albo robić od nowa, ale w to mi się bawić nie chce. Dobra, ja generalnie jestem tutaj administratorem, jak zresztą moglibyście się domyślać i zauważyć. Nikt oprócz mnie nie ma żadnej rangi tutaj, bo są też rangi, ale ja nie bawię się w nakładanie ich. Po pierwsze nie wiem jak, a po drugie niepotrzebne mi to jest do niczego. Jest kilka osób tutaj gra. Działek jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem działek, czyli na razie teoretycznie gra 8 osób. Ja się przemieszczam niestety teleportując się kompasem, ale to dlatego, że nie wiem jak tutaj latać. Jak próbowałem właśnie wpisać game moda, to takie coś nie działa. No ale to jest akurat też mi aż tak bardzo niepotrzebne. No i generalnie tak miasteczko sobie wygląda. My tu się powoli budujemy. Tu jeszcze jakieś może działki dojdą. Niedługo w odcinku, znaczy w następnym odcinku, możliwe, że sobie coś razem wybudujemy. Wystąpię już w odcinku, wystąpią moi koledzy. Być może nie wszyscy, ale chociaż część z nich. I coś sobie konkretnego, tak jak już mówiłem, wybudujemy. Teraz przejdziemy się tylko jeszcze tutaj, no wiadomo, regulamin na początku. Dla osób grających po raz pierwszy. Tutaj jakieś teleporty i magiczny pokój, to za chwilę przejdziemy do tego. I tutaj z drugiej strony są przydatne komendy. Te, które oczywiście może zwykły gracz wpisywać. Nie mam tu jeszcze, jeżeli chodzi o sklep, jest plugin Iconomy, ale ja niestety nie umiem się nim jeszcze posługiwać. Generalnie praca i zarabianie pieniędzy, czekajcie, bo się zamieszałem. Praca i pieniądze, tutaj generalnie wiem o co chodzi, ale nie wiem jak zakładać sklepy, jak te sklepy działają, w jaki sposób to ma wszystko wyglądać. Dobra, przejdźmy do teleportów. Tu jest magiczny pokój, taki mały, biedny, ale jest. I tak, jest 6 teleportów zrobionych. Pierwszy to jest miejsce na kopanie dirtu lub walkę z potworami. Tu wcześniej był las. Oczywiście las już sobie na nowo zrobiłem. Zrobiłem taki typowo serwerowy. Tutaj, no jak widzicie, trochę powycinane naokoło. Wszędzie tu były drzewa. A teraz można sobie tu przyjść, cokolwiek innego porobić. Czekajcie, ustawię sobie tutaj
set home, żeby co chwilę nie schodzić. Kopalnia numer 1, no kopalnia to nie będę wam pokazywał. Piaskownica, no. O kurde, coś mi laguje. No, trochę tutaj już powybierali. Jak widzicie, ale jeszcze trochę tutaj tego piasku jest. Generalnie chyba raczej dużo go nie zużywają. Ho, widzę, że już się ktoś próbował dostawać tutaj. Patrzeć, co tu jest. Zaraz zobaczymy, kto był taki mądry. Już wiem kto oczywiście, dobra. Dobra. Okej. Piaskownica farma. No właśnie, to do farmy się dobierali. Tutaj zrobił sobie wyżyczkę. No farma jak farma, co nie. Mała zasada jest, szlugata jest, dynie. Melony, świnki palące się. Nie wiem jak zrobić krowy, bo zespawnowałem sobie spawner, ale tylko jeden właśnie ze świniami mi wyszedł. Każdy, który kolejny kładłem, też były ze świniami. Nie wiem od czego to zależy, ale nieważne. Las oczywiście typowo serwerowy. Zasady oczywiście muszą być. Jak widać, wszystko fajnie, ładnie jest. Trzy pięterka są. Trzy różne rodzaje drzew. Tak samo tutaj. Niedługo będzie czwarte piętro, bo już jest update 1.2.3, już nawet wyszedł. Ale jeszcze ja go nie wprowadziłem, ponieważ nie ma bukita na 1.2 do ściągnięcia. Jeszcze nie jest dostępny. Być może nawet nie jest potrzebny, ale ja wolałem nie ryzykować. Nie znam się na tym dokładnie. Wolę trochę poczekać, bo ten serwer i tak dzisiaj będzie włączony i jutro, bo tak zazwyczaj gram z kolegami. Więc wolałem nie ryzykować, nie kombinować, żeby przypadkiem nie działał. No i miejsce na budowlę. Oczywiście proszę budować z głową. No tak. Przejdziemy tutaj, bo mi się czanki nie załadowały. Tutaj w tą stronę. Na razie jedna taka budowla. Taki napis Kalifornia. Fajnie to w nocy wygląda, bo jest oświetlone od dołu. No i tutaj mniej więcej jest taki kawałek terenu. Można oczywiście sobie budować jakieś budowle. Tutaj większe to zrobię z czasem. Na razie po prostu nikt nie ma żadnego pomysłu. Tu generalnie to jest taka jakby aleja skinów czy coś takiego. Tylko że tutaj nie będą skiny, tylko jakieś inne budowle. No i co? To by było na tyle w sumie z pokazywania tutaj na serwerze różnych rzeczy. Tak myślę, czy coś jeszcze jest do pokazania. No raczej nie. Kilka tych działek jest. Najczęściej sobie stoję na moim domu albo na spawnie. Gdy pilnuję porządku. Generalnie tutaj sobie nie gram tak, że zdobywam surowce. Mam skrzynkę, coś tam na początku grałem, ale za bardzo mi się nie chce. Nie chodzi o to, że mogę sobie zespawnować, bo tego nie robię. Tylko chodzi o to, że ja tutaj więcej pilnuję porządku, bo co chwilę coś muszę komuś pomóc, coś zrobić. I dlatego tak to wygląda. Tutaj. Muszę poprawić. Tylko potrzebuję pół płytki. Właśnie. Nie skapnąłem się. No tutaj nie będę już robił, bo tu nie ma miejsca. No tu jeszcze. No i tak to wygląda. Osoby, które grają na serwerze, są oczywiście zadowolone. Lagów zbytnich nie ma. Niektórzy tam mają na początku, ale potem jak już oczywiście dłuższy czas grają, to już potem wszystko się normuje. Dobra, no tu miałem cały stack.
Nevermind. To by było na tyle. To był taki krótki odcinek, w którym pokazałem wam mniej więcej, jak wygląda serwer, jak wygląda ta rozgrywka i tak dalej. No i tak jak mówię, w następnym odcinku już będzie na pewno kilka osób występowało w odcinku i coś sobie może wybudujemy jeszcze. Co to nie wiem dokładnie, ale wspólnie myślę, że pomyślimy i zastanowimy się. Dobra. Póki co to by było na tyle. Żegnam się z wami. Do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.